Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami bardzo serdecznie po drugiej stronie aparatu. Dzisiaj, słuchajcie, przyjeżdża do mnie moja przyjaciółka Gabrysia. I teraz zawsze tak jest, że kiedy my się widzimy, to ja nigdy nie nagrywam. Albo jadę z nią na kawę, nie nagrywam. Albo jedziemy na jakiś lunch spotkać, nie nagrywam. Albo nie widzimy się jakiś czas, to wtedy też nie nagrywam. A dziś stwierdziłam, że pokażę Wam, co przygotuję Gabrysi, ponieważ Gabrysia będzie jechała do mnie prosto z pracy. Więc przygotowałam deser i zaraz jeszcze przygotuję drugie danie. Tak na szybko. Także słuchajcie, co ja tu przygotowałam? Oczywiście przy pomocy mojego nowego przyjaciela. Deserki. To są deserki, słuchajcie, z białej czekolady, z twarogu, z mascarpone i tutaj dodałam świeżą miętę i truskawki do ozdoby i wyglądają tak. I teraz muszę je po prostu na 40 minut wstawić do lodówki i myślę, że taki świeżutki deser dzisiaj będzie dla nas jak ta lala. Dziewczyny, pokażę Wam coś jeszcze. Po prostu nie pytajcie. Mój Krzysiek tak się wkręcił w Thermomixa bardziej niż ja, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Także jeżeli Wasi mężczyźni stwierdzają, że to jest niepotrzebny sprzęt, uwierzcie mi, że zmienią zdanie. Krzysiek dzisiaj sobie zrobił na szybko budyń. To jest budyń, karmelowy budyń. I wyobraźcie sobie, że robiliśmy karmelizowanie w Thermomixie, cukier, masło itp. itd. Czyli taki własny karmelowy budyń od podstaw. I ten budyń też musi ostygnąć, a potem do lodówki. Sprawa wygląda tak, że już są z nami teście od dwóch dni. Więc za bardzo nie nagrywałam nic, a teraz wszyscy dziadkowie są na zewnątrz w ogrodzie. Krzysiek jest gdzieś tam z Leosiem i ja czekam na Gabrysię, przygotowuję właśnie obiad. Będziemy miały chwilę dla siebie po prostu na ploteczki. Przygotowałam właśnie jeszcze przed chwilką w takiej karafce, tutaj woda do Brity się nalewa, wodę z cytryną, miętą i truskawkami, także będziemy sobie popijały taką świeżą wodę. Ok, kochani, ja dzisiaj na szybki obiad przygotowałam makaron z łososiem wędzonym, ze szpinakiem, także makaron tagliatelle ze szpinakiem, z łososiem, trochę tutaj jest cytrynki. Także mam nadzieję, że będzie obiadek smakował. I ty czekasz już na Gabrysię? Tak? No dobra, już zwarta i gotowa. Czekam na Gabrysię. Taka opryszę po domowemu. Dzisiaj jestem. I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć to, że właśnie dzwoniła Gabi i mówiła, że są okropne korki. Także już jest troszkę spóźniona. Ale też Krzysiek z Leosiem jechali dzisiaj do Białegostoku i mówili, że korki mamy po prostu w dwie strony. I w jedną stronę, i w drugą stronę są korki. No nic, mam nadzieję, że dojedzie do mnie jak najszybciej. A w ogóle jakiś śmiech mnie bierze, ponieważ w naszym leniwcu, w naszym Whisperze, w tej szumiącej, w szumiącym misiu Nelci, mamy założoną aplikację u Krzyśka. I Krzyśka teraz nie ma w domu i muszę do niego zadzwonić szybko, bo leniwiec się włączył i nie chce się wyłączyć, bo jest ustawiony na sygnał dźwięku, czyli jak słyszy dźwięk, jak dziecko płacze, to sam automatycznie się włącza. Jest ze mną oczywiście Lili, także muszę szybko dzwonić do Krzyśka, żeby u siebie w aplikacji wyłączył leniwca, bo szumi na całe mieszkanie teraz. Okej, woda i kubeczki. Szklaneczki przygotowane. Tak wygląda nasze pobojowisko. Czekaj sekundę, tylko ci pokażę tego Krzyśka. Spoko, ale patrzcie, tutaj jest ten, tu jest Leoś, wrócił właśnie z tatusiem i je budyń karmelowy, który zrobił Krzysiek. I co jeszcze? I od cioci Gabi dostał Kinder Bueno. I zobaczcie, jak nam tutaj, a jeszcze tam dostałeś książeczkę. Możesz nam potem pokazać. A my zjadłyśmy już nasz makaron. No i co? I dalej sobie rozmawiamy. Tutaj to wrzucę, zaraz posprzątam. Pokażesz nam potem książeczkę? Zobaczcie, kto tu jest. Gabrysia! Hej! Właśnie przyszła mama z Nelcią. Patrzcie, jaki Nelcia dostała pastelowy gryzaczek. No kto mnie może znać lepiej niż Gabrysia? Od razu wiedziała, że ja i moja córcia to pastele. Śliczne. Neli! Neli! Nelcia! Nelcia dzisiaj jest panterką. Grzeczności, babci. Cześć. Co tam mama robi? Chodźcie tutaj bliżej, bo ja jej nie widzę. Dzisiaj jestem panterka. Cześć. Hejka, kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj naprawdę jesteśmy mega, mega zabiegani, zalatani. Jedziemy do Białegostoku, zabieram Was ze sobą. Dzisiaj mam dentystę, dzisiaj mam hennę pudrową, dzisiaj mam też, zmieniam kolor paznokci przed weselem już, myślę, że na krwistą czerwień. Także zabieramy Was ze sobą. Ładnie, słonecznie, wczoraj cały dzień padało, dzisiaj pogoda już fajniejsza, także
Chodźcie z nami. Gdzie jest Leoś? Leoś, gdzie ty jesteś? Chyba go nie ma nigdzie. O, cześć! Co tam, masz piłeczkę? Chodź, jedziemy. Ładuj się. O, to kija? Wsadzi go zaraz, wsadzić. Leoś jedzie z nami dzisiaj. No i babcia, babcia też dzisiaj jedzie się modzić. My dzisiaj na czerwono. Babcia wyjeżdża ze wsi. Dokładnie tak. Ze wsi na wieś. Krzysiek zostaje z Nelcią, z rodzicami. My bierzemy Leosia i lecimy. Pozdrawiamy, miłego dnia. Miłego dnia. Hejko kochani, jestem na pięknej, różowej kanapie, pewnie już jeżeli mnie oglądacie, to się domyślacie. Jestem u Asi, o tym już wam chyba mówiłam na początku tego vlogu. Dzisiaj vlog mega zakręcony, bo my dzisiaj naprawdę mamy dużo rzeczy do ogarnięcia wokół siebie. W ogóle ta kanapa mi się bardzo kojarzy z tą kanapą w Wonderlandzie, bo tam też taka kanapa była. Co wam chciałam powiedzieć, to to, że właśnie jutro wybieram się do Asi na opalanie natryskowe. Pierwszy raz w moim życiu i tak stwierdziłam, że po waszych prośbach, gdzieś tam pytaliście się mnie, nagram wam taki filmik. Także spodziewajcie się na Boogie Silver całego takiego filmiku. Zacznę wam nagrywać już jutro. Będę mówiła krok po kroku, co trzeba zrobić, jak dobrze skórę i ciało przygotować do takiego opalania natryskowego. Także takiego filmiku na kanale głównym się spodziewajcie. Mama już pierwsza sobie tutaj leży i będzie miała hennę pudrową jako pierwsza, ja jako druga. I tak stwierdziłam, że skoro wesele, no to no muszę to odświeżyć i muszą te brwi fajnie wyglądać. Później lecę jeszcze do Krawcowej, bo słuchajcie, tą czerwoną sukienkę, co wam pokazywałam, zaniosłam do Krawcowej, bo ona przyszła super fajna, z rozmiarem wszystko było ok. Natomiast za duże były rękawy i stwierdziłyśmy, że usuniemy z nich gumeczkę i zrobimy taki rękaw 3/4. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Potem jeszcze będę w ogóle robiła dzisiaj rzęsy, ale słuchajcie, wiecie, gdzie będę robiła rzęsy? Rzęsy będę robiła u Kasi, jak ze starych, dobrych czasów. Kasia robi metodą taką najprostszą, 1:1 i tak się śmieję, że idę na kompromis, bo bardzo wiele z was pisze mi, żebym w ogóle nie robiła rzęs, że lepiej wyglądam bez rzęs. Kolejna część pisze, żebym robiła rzęsy takie duże, wachlarze, bo mi tak dobrze, więc idę na kompromis i robię po prostu po środku małe, delikatne, naturalne, 1:1, zobaczymy, jak się będę czuła, bo Ewelina jest po prostu tak zapracowana, że nie ma opcji, żebym do niej teraz poszła na te rzęsy, więc muszę jakoś spożytkować ten czas, no i pójdę do Kasi, także u Kasi dzisiaj czerwień na paznokciach, żeby do sukienki pasowało, no i 1:1 rzęsy, a potem po drodze jeszcze zahaczę o dentystę. Kilka jakichś tam jeszcze spraw trzeba zrobić, kilka rzeczy dokupić, no bo już chyba następny vlog, słuchajcie, to będzie vlog z trasy właśnie do Stalowej Woli na wesele Karola i Eweli. Także powiedziałam to, co miałam powiedzieć, my działamy dalej. Słuchajcie, pytałyście też nas często o torebki. Moja jest z Guessa, od Cudny Butik. Uwielbiam ten koszyczek, jest taki pojemny i fajny. A ten koszyczek to jest od My Pink Plum i ona wykonuje ręcznie przepiękne koszyczki. Także jak chcecie, to zostawię wam Instagram na dole i zobaczycie sobie, bo Magda naprawdę te koszyczki wykonuje przecudowne. Okej, kochani, słuchajcie, ja jestem już po paznokciach i po rzęskach i zobaczcie, jak ładnie te rzęsy wyglądają. Są naturalne, delikatne, także tak jak wam mówiłam wcześniej, kompromis osiągnięty. Ci, co mówią, że dobrze w długich, to mam rzęsy. Nie, może tak. Jest grupa osób, która, tak jak wam mówiłam, uważa, że powinnam w ogóle nie mieć rzęs, a jest grupa osób, która twierdzi, że powinnam mieć, więc teraz jest kompromis osiągnięty. Mam delikatne i mega, mega się w nich czuję. I co wam chciałam powiedzieć, to mówiłam wam, że będę robiła dzisiaj paznokcie, już na wesele. I planowałyśmy czerwone, ale jednak decyzja szybko została zmieniona i postawiłyśmy z Kasią na taki czarny. I on ma takie piękne, błyszczące, gdzie niegdzie drobinki. Także wygląda to naprawdę fajnie. Do czerwonej sukienki myślę, że będzie wyglądało super. No wiecie, nie będzie tak dużo, dużo czerwieni. Fajny kontrast, także takie pazurki. Ja lecę jeszcze na chwilę do Krawcowej. No i potem się widzimy. Kto tutaj ładuje się? Leoś, jakiego chcesz słodziaka? Małego. Słuchajcie, brakuje nam jeszcze na dużego i mówię do Leosia, zbieramy na dużego, czy bierzemy dziś małego?
Ale już oczywiście bierzemy dziś małego. Nie zbieramy na razie dalej. Potem będziemy zbierać dalej. Ciekawo, czy małe będą. A jak nie będą, to co? Może to będziemy wtedy czekać i zbierać na dużego. No ale chodźmy, zobaczymy. Kochani, kochani, jeszcze szybko chciałabym wam pokazać, co wczoraj kupiłam w H&M-ie dla Nelci i dla Leosia. Wczoraj jak zobaczyłam czapeczki już takie jesienne, dziewczęce, to stwierdziłam z mamą, że musimy je kupić. Ja kupiłam różową, mama kupiła kremową, teraz zaraz wam wszystko po prostu pokażę. Okej, pierwsza rzecz, słuchajcie, to takie buciki dla Leosia. Białe, fajne, sportowe. On będzie je miał też założone na wesele, bo my lubimy tak przełamać elegancki styl ze sportowym. Także takie oto buciki. One kosztowały 79,99, ale myślę, że na pewno mu się przydadzą. Naprawdę mierzyliśmy i fajnie w nich wygląda. Zobaczcie, a to są te czapeczki, co nam się tak strasznie spodobały. Ja wybrałam taką różową z takim fajnym puszkiem, a mama mówi, no nie, ja nie wytrzymam, ja muszę wziąć taką i wzięła właśnie tę kremową z białym puszkiem. Także takie oto piękne dwie czapeczki Nelci i jeszcze wzięłam jej rajstopki. Czapeczki były po 24,99 po 25 zł. I tutaj mam jeszcze rajstopki, tak jak mówiłam, w takich kolorach, one kosztowały 29,99, więc rajstopki jak najbardziej też nam się przydadzą. Tutaj mam jeszcze dla Leośka tak zwane chinosy, zobaczcie, prezentują się tak, tutaj mają guziczek, bardzo fajne, o, można mankiecik zatoczyć, więc spoko. I koszula, koszulę zaraz wam pokażę jeszcze. Zobaczcie, koszula wygląda tak, jest świetna. Podwijane rękawki wywinięte, drewniane guziczki, także do tego te spodnie, myślę, że będzie rewelacja. Przełamiemy takimi oto, wow, bucikami, no i stylóweczka jak ta lala. Także wszystko leci teraz sobie do prania i stylówka gotowa.